Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki, a dzisiaj recenzja zestawu o numerze 43223 2, 2, 3, z filmu życzenie. No i troszeczkę wam się przyznam, że nawet ja się nie będę podejmował przy tej recenzji wymawiania imion głównych bohaterów znaczy nie wiem czy ten te zwierzaczki czy nie wiem jak tak gwiazdkę nazwać czy to jest w ogóle bohater i czy to jest główny bohater nie wiem jaką pełni funkcję w filmie bo ja filmu nie oglądałem um, mam nadzieję że jedynie głównej bohaterki wymówię dobrze imię Asza nie no, może nie będzie tak źle, bo osiołek, jeżeli to jest osiołek się nazywa Valentino, jest gwiazdeczka star. Dobra, mam nadzieję, że to y, główne bohaterki dobrze jej nie wymówiłem, nieważne. Y, ja tutaj i tak kupiłem ten zestaw po prostu y, dla konstrukcji, a nie dla tych mini laleczek, no bo ja ich nie lubię. No naprawdę nie wiem czemu w takich serach nie może być normalnych figurek No ale wszystko jedno, już może rzadko to robię, ale zacznijmy od figurek yy, Główną bohaterkę, no tutaj mała, no tą funkcję nie powiem, no tylko, że No mówię, cały czas nie lubię tych laleczek No i w, się wściekam na te włoski, bo mi co chwila wypadają, są dosyć luźne yy, Chociaż zastanawiam się, jakby pasowały na taką zwykłą figurkę, czy by się łatwo przytwierdziły, czy też by tak latały w każdym razie ma tutaj taką chorągieweczkę no i ona jest naprawdę fajna, szkoda, że tu są naklejki, nie ma na druku, no ale nie jest tak źle no taką naklejeczkę zawsze można gdzieś wykorzystać, taką chorągiewkę może ktoś buduje więcej królestw dalej mamy figurkę, no mam nadzieję, że to jest osiołek, bo ja naprawdę nie mam pojęcia co to jest wygląda ładnie, tylko ja nie wiem do czego go wykorzystać eee, no bo spójrzcie, no ładnie zadrukowany, no nie powiem ma fajne ten, tą kurtałkę no ale no, cały czas no troszeczkę mi tak zbytnio łagodnie wygląda, wolę te zwierzeczki z Lego City eee, dalej, mamy tutaj tą gwiazdeczkę ona mi się chyba najbardziej podoba jeżeli to można nazwać figurką głównie dlatego, że no, ja już widzę, że to mogłaby być jakaś zabawka w jakimś sklepie z zabawkami, która tak po prostu sobie siedzi, e, lub jakieś logo sklepu. No, i to naprawdę może być coś fajnego. Fajna w ogóle, taka kształt, tak ma takie piłeczki, jakby to jest. Uważam, że akurat na duży plus tego zestawu. E, dalej, wózek. No, i tutaj ja troszeczkę się będę czepiał do. Tego wózka ja rozumiem. Może taki był w filmie, a ja nie oglądałem, więc nie wiem, ale no trochę nie wiem, na przykład, gdzie takie złote koła wykorzystać. No bo, przy takim jakikolwiek, no bo wiecie, jakiś powóz już taki większy, no teraz, żeby miał większe koła. A taki mały po prostu wózek uważam, że byłby po prostu jakiejś ubogiej osoby, więc powinien mieć takie zwykłe brązowe kółka, więc te złote, no trochę mi tutaj nie w ząb, no ale może jakoś zawsze, wiadomo, może się udać wykorzystać. No i fajnym takim nowym lawendowym kolorze jest ta skrzyneczka. No i tutaj, no, coś dlaczego ja głównie kupiłem ten zestaw. No, głównie jak go kupiłem, bo mi się podoba i tak przypomina mi stylo, stylis, stylistyką taki domek grecki. No i kurczę, jest naprawdę fajny i uważam, że pasuje nie tylko skalą pod y, te mini laleczki, ale też również niż pod figurki. No i naprawdę zobaczcie, ile mamy tutaj fajnych i unikatowych elementów, na przykład te schodki. No to jest naprawdę coś nieczęstego i bardzo fajnego. Mamy dwie butelki, no do pana fertkę zaraz pewnie powędrują. Dalej, tutaj gliniane, tutaj jakieś naczynia. Można naprawdę fajne scenki rozgrywać. Dalej, dwa dywany, no i to jest też coś mega fajnego, ponieważ jak kiedyś zastanawiam się nad zbudowaniem jakiejś legowej Arabii, no i takie dywany uważam, że będą jak dla nas, albo pod jakieś wycieraczki. Dalej, mamy tam jakieś owoce, konkretnie winogrona i jabłuszko. Dalej mamy tutaj marchewkę i dynie, więc jeżeli ktoś na przykład potrzebuje różnych tutaj dań, jedzenia, no to naprawdę ten zestaw jest bardzo dobry, uważam, że poniekąd, chociaż uważam, że to nie jest jego największa atut. Dalej, mamy fajne te zadrukowane, te elementy, no i tutaj tak naprawdę te łuczki też robią robotę, są takie mniejsze, więc to też jest uniwersalne, no i kwiatki w takim troszeczkę zlewającym się kolorze z tym daszkiem, no ale nie jest to jakiś minus, no i tutaj to jest chyba lawenda, więc tutaj też jest te fajne nowe drzwiczki. No i mamy tutaj jakiś stolik, można sobie biesiadować. Jakiś kolejny mały. Mm, nie, dywanik, wycieraczka, nie wiem co to jest. No i jeszcze, no czymś takim trochę fajnym, niefajnym jest ta palma. Tutaj mnie te elementy przeszkadzają, no ale nie jest źle zrobiona, fajnie, że wygląda. Ja uważam, że ten zestaw jest naprawdę dobry, ponieważ on wygląda z każdej ze stron naprawdę w porze. Więc, no tak, już zbierając się do podsumowania, no bo to jest jednak, nie oszukujmy się, mały zestaw, ja go na szybko tutaj pokazuję. Jeżeli chodzi o cenę katalogową, to jest tam chyba około 100 zł, czy to na bez grosza. Ale gdzieś tam na Allegro widziałem, można wyrwać ten zestaw za chyba około 7 dyszek. Oczywiście nie wiem, kiedy oglądacie tą recenzję, bo ceny w LEGO się często szybko zmieniają. Chociaż akurat przy takich księżniczkowych zestawach te zestawy chyba głównie stoją w jakiejś tam utrzymanej cenie i przez wiele lat się nie zmieniają, więc no tutaj akurat ta recenzja chyba będzie długo aktualna. No i... Co ja mogę powiedzieć o tym zestawie, no ja się zawsze będę czepiał tych mini laleczek, ale uważam, że to jest w każdym zestawie z tych z tej serii, no z tych, Disney, no księżniczek Disneya, więc no to nie jest problem tego, tego zestawu, więc no tutaj ten po prostu aspekt pominę, no i uważam, że zestaw jest 10 na 10, tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić, tutaj nie ma ten zestaw żadnego minusu uważam. Może leki przy tej palmie, no ale nie oszukujmy się, już w Lego nie mieliśmy od wielu lat takiej palmy e, wyginającej się na 360 stopni. E, chodzi mi, nawet mogę Wam pokazać, o takiej. Ona by o wiele lepiej wyglądała, no ale niestety tego, no, nie mamy takiej palmy. No i jeszcze elementy zapasowe, tu jest uważam coś godnego pokazania, czekajcie może się wsypie. Nie wiem czy tak jest lepiej czy gorzej. E, w każdym razie mamy fajnie kilka roślinek, naczyń. No i jeszcze takich fajniejszych rzeczy gdzieś tutaj widziałem, o mamy ten nadruk i sztuk jeden, no i mamy jeszcze zieloną tą paróweczkę, więc no to jest naprawdę fajne, uważam można gdzieś to wykorzystać, no i zestaw naprawdę uważam nam bardzo dobry, polecam kupić, jeżeli ktoś potrzebuje takich elementów, lubi styl grecki albo po prostu potrzebuje takich elementów do wykorzystania, więc naprawdę polecam. Dzięki, że oglądaliście. Do, nas, do zobaczenia, do następnej recenzji. Cześć!